Witamy na murawie sędziny i zawodniczki obu drużyn. Zawody dzisiejsze poprowadzi pani Ewa Żyła z Wrocławia. Pomagać jej będą na linię pani Alicja Pawlak i pani Alicja Wieczorek. Zespół AZ Suwałki od Kraków z numerem 33 w bratce Karolina Klawis, dwójką Dominika Woźniak. Rozpoczyna się druga połowa spotkania. Po pierwsze mamy wynik bezbramkowy. Zespół AZS-u Kraków przystąpił do drugiej połowy bez zmian. Dwie zmiany, o czym informowałem, nastąpiły w zespole sportowej Czwórki Białogradom w pierwszej części spotkania. Thank you.
Boisko opuściła Ewelina Bolko, granica z numerem 13. Kapitana zawodowego Kraków, Magdalena Knysa. Mecz na pewno mu się podobać. Pierwsza połowa bezbramkowa, ale druga połowa już sypnęła nam rękami. Czyli
osobiście czujemy niedosyt po tym meczu, bo prowadząc 2-1 mieliśmy jeszcze sytuację na 3-1 i na 4-1, nie wykorzystaliśmy ich i piłka nożna to jest taki sport, że zazwyczaj te sytuacje się mszczą, a my jako Beniaminek cały czas płacimy w tej lidze frycowe, aczkolwiek po tej pierwszej rundzie muszę powiedzieć, że zaczyna nam się grać coraz lepiej w tej lidze. Dziękuję trenerowi za mecz. Gratuluję Magdzie Knycak świetnego uderzenia, choć muszę przyznać, że nasza bramkarka troszeczkę przy tym strzale przysnęła. No cóż, czeka nas jeszcze kolejne dwa mecze w tej jesieni, mecze rundy wiosennej plus mecz zaległy z AZS-em Biała Podlaska i myślę, że jeżeli pokażemy w tych kolejnych meczach taką determinację, takie podejście w ogóle do całokształtu, do grania tutaj w tej lidze, to będziemy się cieszyć jeszcze nie raz z kolejnych punktów w tej ekstralidze. Dzień dobry, uważam, że mecz był bardzo szybki. Strasznie, strasznie dużo sytuacji, wiele, wiele kontrowersyjnych sytuacji sędzina. Uważam, że nie sędziowała na jakimś super wysokim poziomie, ale w polskiej lidze tak jest, że dobrych sędzin nie ma niestety. Na drugą połowę wyszłyśmy, uważam, wystraszone, co niestety padło łupem Jagiellonek, strzelając w 45 minucie bramkę na 1-0. Udało nam się podnieść i to cieszy bardzo, że przegrywając i przy tak szybkim meczu mogłyśmy strzelić jeszcze dwie bramki. Niestety nie udało nam się utrzymać tego wyniku do końca, a szkoda, bo trzy punkty były w zasięgu ręki, no ale jeden punkt też jest ważny i cieszymy się z remisu. No, kolejny mecz, który zakończył się remisem u nas. Co ja mogę powiedzieć? No tak patrząc z perspektywy zeszłego sezonu, patrząc na dzisiejszy mecz i na te mecze, które graliśmy u siebie, może z wyjątkiem meczu z Medykiem Konin, to wyglądają te mecze w ten sposób, że my atakujemy, przeciwnik się broni, wyprowadza kontratak i tak naprawdę wszystkie bramki, które tracimy, to w takich sytuacjach. I patrząc na poprzedni sezon, to graliśmy te mecze tak jak dzisiejszy nasz rywal, czyli raczej schowani za podwójną gardą, wyprowadzaliśmy kontrataki i zrobiliśmy tyle punktów w zeszłym sezonie, co dało nam ósme miejsce w lidze. I dzisiaj tak naprawdę w pierwszej połowie mieliśmy tych sytuacji sporo. W meczu z ostatnim u siebie tak samo. No niestety, jak piłka nie wpada, a przeciwnik zawsze jest w stanie wyprowadzić, grając atak pozycyjny, grając niski czy średni pressing, jest w stanie wyprowadzić kilka kontr i tak dzisiaj nadzialiśmy się na, powiedzmy, cztery kontry, z dwóch wpadły bramki, dwie kolejne, że tak powiem, dzięki indolencji strzeleckiej zawodniczej drużyny przeciwnej, bramki nie wpadły, no ale no uważam, że mieliśmy dzisiaj przewagę, jeżeli chodzi o posiadanie piłki i tak naprawdę wystarczyło przynajmniej dwie bramki strzelić w pierwszej połowie. Prawdopodobnie mecz by wyglądał inaczej. Co można więcej dodać? Dużo już zostało powiedziane. Ja ze swojej strony mogę powiedzieć tyle, że gdzieś tam właśnie te niewykorzystane sytuacje w tych początkowych minutach meczu ciągną się za nami. W każdym meczu do tej 30 minuty stwarzamy sobie na tyle sytuacji, że myślę, że w większości przypadków to my powinniśmy wychodzić obronną ręką z tych meczów. Zdarza się tak, że nie strzelamy i potem, jak można powiedzieć, im dalej w las, tym przeciwnik się rozkręca i bardziej wierzy w to, że jest w stanie nam gdzieś te punkty urwać. I no i często tak bywa, do końca trzeba walczyć o to, nie ma gdzieś tego luzu w tej grze, do tej 90, nawet często 6 minuty musimy walczyć, także no cały czas musimy być skoncentrowane i nie zawsze nam to przychodzi z łatwością, tak jak właśnie te dwie bramki, które dzisiaj padły, przeciwniczek, i gdzieś tam zawsze jakiś moment dekoncentracji się wkradnie i przez to, że my nie strzelamy, to przeciwnik czasem wykorzystuje to i